Hej, cześć, siemanowym wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Odyseja. Słuchajcie, moi drodzy, kontynuujemy naszą zabawę, jesteśmy... O, już się zbliżamy mocno do końca, od razu wam mówię, a w tej chwili, bo w sumie zapomniałem, siadam sobie w tej chwili mocno z zamiarem zakończenia w dużej mierze Assassin's Creed'a. Prawdopodobnie, kiedy wy widzicie ten odcinek teraz, to ja już skończyłem grę, po prostu chciałem sobie przysiąść, skupić się mocno na tej grze, żeby już móc grać sobie tylko w jedną naraz, czyli w Red Dead'a. Dlatego miejcie to na uwadze, pisząc wszelkie komentarze, mam nadzieję, że wcześniej to, nie wiem, dotarło jakoś do was czy coś. Tak czy siak, lecimy, idziemy do Arystofanesa, zrobiliśmy tą całą misję z pozyskaniem jego muz i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to jakiś efekt przyniesie i zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Tell me you have news of Thespis? He's fine. And he'll be fit to perform your play tomorrow. Oh, thank the gods. I know what actors can be like. Okej. Okay. Compared to what I'm used to. Trochę go okłamiemy. Fresh air. That is so good to hear. Here, for your troubles. Mordo, ja jestem szalenie bogaty, nie potrzebuję pieniędzy. No zobaczmy. Będziemy mieli... Chyba zobaczymy to wystąpienie, czy nie zobaczymy? O, jednak. Dobra. Tak więc, jak bardzo ma ten występ wpłynąć na Ateńczyków? And for our children, if Cleon should perish, you also know what a pig's education he has had. Okej, okay, dość wprost. And to think... I was going to propose a statue to be erected in the city to each of you for your bravery! See! He treats us like old daughters and crawls at our feet to deceive us. But the cunning wherein his power lies shall this time recoil on himself! Okay. Alas! The conspirators are murdering me! Jezus Maria, to troszeczkę brutalnie prawdziwe i brutalne jest to przedstawienie. Czy ci, oni się nie boją, że Kleon, który tam teraz władzę sprawuje, taki rozpierdol z nimi zrobi po tym spektaklu? Ja tam bym się cykał na ich miejscu, ale no, oni są najwyraźniej zajebiście nieustraszeni. Okej, okay, nie będę narzekał, spoko, fajnie. Jak to się dalej pokręci, to jest moje pytanie. Zadania kolejne, odkrywając prawdę, porozmawiaj z Sokratesem. A znalezienie informacji na Akropolu, tiruriru, gdzie to mnie znowu wywaliło? 300 metrów, o panie. Nie będę już żadnych podróży szybkich robił, ponieważ niestety tam, gdzie mam jedyny punkt szybkiej podróży, na środku Aten, znajduje się obszar, który jest dla mnie niestety zamknięty, więc nie mam tam wiele do powiedzenia. Wszyscy zaczynają mnie momentalnie atakować i wyjście stamtąd to już jest pewnego rodzaju wyzwanie, dlatego sobie odpuszczę i tam po prostu podbiegniemy. Już nawet nie będę konia wzywał, bo... Szybciej będzie mi po dachach przeskakać, niż lecieć ulicami cały czas, tymi takimi na tyle szerokimi dla konia, żeby on jeszcze do mnie nadgonił, to za dużo roboty. Co prawda wspinaczka też chwilę zajmuje, ale pozwala zaoszczędzić sporą część trasy. Poprzez takie skoki właśnie. O Boże, Boże. Sprawdzając sobie listę misji, które zostały. Wiem, że się zbliżam. To, co teraz robimy, to jest chyba 8 z 9 chapterów, przy czym i zarówno 8, jak i 9 chapter są króciutkie, dlatego sam ten wątek zakończy się dość niedługo, ale będę jeszcze chciał właśnie dobić resztę czcicieli, żeby wszystkie ostatnie epilogowe misje zrobić naraz, dlatego... A, zobaczcie, jak to się rozegra. I should have stayed. Someone needed to stop Cleon. Fools look backwards in times like these, and you're no fool. For now, we work to save Mitilini. So that's what all this is? Some kind of plan? Ever since I heard Cleon speak of Mitilini, I have known something was wrong, and I have been taking steps to find out just what. Okay. If we know where Cleon is, I should just kill him. The problem here does not end with the death of one person. We have the whole of Athens to consider. So, other methods are in play. A student of mine poses as a guard at the Acropolis as we speak. Ten jaki It's an agent. Unusual method, but these are desperate times. Then they call for desperate measures. You've always been honest with me. Since we first met and you admitted to tampering with the ostracism vote, you've proven you care about the truth. And that is what I seek now. What if there's nothing to find? Then we will act accordingly.
preparing for an outcome that may never exist helps no one, wouldn't you agree? I can see where this is going, Socrates, and we don't have time for it right now. Aristophanes gave the same excuse, but yes, you're right. If you think there's something at the Acropolis, I'll find it. There you should find proof of Cleon's offenses. Okay. Where do you need me to go? To the western section of the Acropolis Sanctuary. Jezus Mary. Anything else you can tell me about where to look? What I know is Cleon's always loved the statue of Athena. Nie. Sounds like a good place to start. O nie, przecież to jest ten... I'll find something at the Acropolis. To jest ten posąg, o którym przed chwilą mówiłem. Ta świątynia. I'm headed soon to speak in front of the people at the Pedix. If you find anything that can help, meet me there. I'll be quick. Okej. No dobra, no to mamy nasz cel w takim razie. Nowa posiadłość Kilona znajduje się wciąż w Attyce, przeniósł swoją kwaterę na Akropol. No, czyli absolutnie dokładnie tutaj. No to się synchronizujmy. A akurat wtedy będę mógł Ikarosa odpalić i znajdźmy cel naszych zainteresowań. Bozie, bozie. Śmierdzi obrządki. Mimo tego grobów, kurwa, grobów samobójców nie oznaczano, a świętokradców nie grzebano na terenie Polis. No, cóż no, od dawna chyba samobójcy są traktowani jako tacy gorsi, nie? Przecież to jest grzech, który w religii katolickiej, kurde, zabrania wstępu do nieba, nie? Dobra, wow, okej, ile tu jest rzeczy do oznaczenia. Widzicie, ile tu jest przeciwników? Za każdym razem, jak się właśnie, kurwa, zeskakuje stąd na dół, to ci wszyscy przeciwnicy bardzo chętnie zaczynają nas napierdalać, tak więc coś czuję, że za chwilę nas jakaś ostra jatka czeka. Mam tu też w cholerę rzeczy do oznaczenia, ale to już kij z tym. Znajdź dowody na przekupstwo Kleona. No to są w tamtym domku. Oczywiście, że łowca nagród przylac. Jezus Maria, dobra. Dam radę do tego siana zeskoczyć, ale ja w nim chyba nie usiedzę, nie? Nie, nie za bardzo. Okej, trudno. No to zaczynamy walkę w takim razie. O Jezus Mary, oczywiście, kurwa, przylas. Najemnik! Dobra, spróbujmy go załatwić w pierwszej kolejności. On będzie chyba największym wyzwaniem. Kurwa, nie! Pies będzie największym wyzwaniem. O! Dobra, dziabnijmy go parę razy. On płonie, to już jest jakiś plus. O Jezus Maria, jeszcze! Muszę się uleczyć! A wiedziałem, że z tego to będą, kurwa, same problemy. Dobra, najemnik nie żyje. Resztę, myślę, dam radę już tutaj rozpieprzyć. Ogień na miecz i lecimy. O, ten będzie też problematyczny. Na szczęście mam zwiększony potencjał żywiołu. Goście z tarczami na pewno nie pomagają tutaj w zrobieniu czegokolwiek. Ludzie, kurwa, tacy zwykli tutaj są. Trzech łowców nagród już mam na sobie. Boże jedyny. Dobra, no. Muszę pamiętać o, kurwa, kontrowaniu. Zapomniałem w ogóle o kontrowaniu. Taką jestem już teraz maszyną do zabijania, że zapomniałem o tym. Ale jak zrobię tak... Proszę bardzo, wszyscy dookoła dostają obrażenia. Nie, nie, ludzie, zwykli ludzie, czemu wy się ze mną chcecie bić? Czy to w ogóle nie ma żadnego sensu? Wow, okej. Dobra, trudno, jak będę musiał pozabijać, to kurwa zabiję każdego, kto tu stoi, chuj. O Jezus. Nie, 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 nie bijcie mnie, Boże. Egzekia przyszedł. O siema. Od ciebie to nie planowałem tutaj, no ale jak trzeba, to kurwa trzeba. Dobra, robimy tego, kombo z ogniem. Dobra, będzie dwóch czcicieli za jednym zamachem. Ten jeszcze, kurwa, z tym swoim miśkiem wszędzie łazi. Dzbany frajer, tego mogę pozbyć się jego tarczy. Kurwa, miśku! Boże jedyny, dobra. Dobra, trzeba komuś jakiś lekki wpierdol spuścić. Jezus, tak, tak, zaraz potwierdzę, gro, daj mi spokój. Dobra, atakujcie mnie. O, o, nie, nie! Niedźwiedź mnie jebnie, Boże. Nie, nie chcę zwykłych ludzi bić. Boże jedyny. Masakra, nie. Wow, och. Dobra, dobra, muszę się kurwa skupić, bo zaraz mi taki wpierdol spuszczą, że się nie pozbieram. Muszę się zgasić, to też priorytetowo. Mogę też zrobić jedno, skoro tutaj już jestem. A spłacę sobie te zlecenia, ma 283 tysiące. Czy któryś się tutaj ode mnie odczepi? Nie, wątpię. Wow, dobra, atakuj. Kontra mi jest potrzebna. Uniki, kontry. Zamknę ryj na chwilę i będę po prostu napierdalał. Egzekia nie żyje, to jest, kurde, dobra rzecz. Oj! O kurwa mać. No jest niełatwo, dużo ich tutaj strasznie. I to, że ci ludzie zwykli jeszcze mnie atakują, to też jest cholernie denerwujące. A ja ich nie chcę nawet zabijać, ale trudno, kurwa, zginą to zginą. Sami się prosili, jebańce.
Nie tego. Wow, ojej, ty! Wylutowałem jednego ziomka przypadkiem. Dobra, ten dostaje kombo na pizdę, już praktycznie umiera. Mam przecież mój kurwa super łuk, a w ogóle nie strzelam. Dobra, czy tutaj już zostali sami zwykli ludzie, którzy mnie atakują? No kolejny najemnik przyszedł, obviously, bo czemu by kurwa nie? Niech ginie w takim razie. Jezus Maria, ile ja tu najemników teraz morduję. Pomocy. Nie, zmarnowałem! Jesus fucking Christ. Ale wy jesteście kurwa denerwujący ludzie. Kyriosa chcę zabić, a nie jakiegoś dzbana, kurde, cywila. Dobra, nie tylko cywile tutaj zostali, ale jest ich dużo. Kontra. Nie. Pantera to jest, myślałem, że to pies. A nieważne już. Dobra, mogę też to włączyć, przecież załadowało mi się z powrotem. To mi w cholerę obrażenia zwiększa. Jezus, ale ja leczenia potrzebuję, kurwa, a nie obrażeń. Najgorsze jest to, że ja tutaj zaraz skończę, a ci ludzie dalej będą mnie napierdalać. Kurwa mać! Ale głupie! Jezus Maria! Dobra, ten niech zginie szybko i prędko. Ogień! Dobra, wiecie co ja muszę zrobić? Jedną prostą rzecz. Się kurwa schować! To jest chyba tańczyk, niech ginie. Boże jedyny, muszę się schować na chwilę, tak żeby oni mi dali spokój. Bo ja nie dam rady... Chyba widzicie? O, wow! Wow, teraz się uspokoili! Jezus Maria! O, jeez! Dobra, w końcu, koniec afery. Mam w cholerę najemników na swojej głowie, ale to, tego się mogę łatwo pozbyć, spłacając te zlecenia. Dziękuję bardzo. Kolejne tropy dotyczące najemników, kompletnie niepotrzebne. Egzekia sam do mnie przylazł i kurwa nie żyje, więc niech ginie. Czciciel zamordowany. Jestem takim też sposobem na szczycie najemników. Ha, ha, ha. Frajerzy. Proszę bardzo, kto jest numerem jeden? Ja jestem numerem jeden. Pizdy. Dobra, gotowe. Okej, okay, teraz mogę w spokoju przeszukać ten dom? Mam nadzieję. Dobra, przeszukanie. Ale akcja, Boże. W jaki sposób? To get the key, I need to find the commander Firelos. Okej. Herosi czcicieli, zadanie ukończone. No tak, całe drzewko przecież teraz jeszcze ukończyłem. To zaraz wybijanie czcicieli dostaję. Muddy tracks. Probably came from someone in the garden. Okej. Tutaj jeszcze jakieś skarby, to w sumie ukradnę te skarby, co mi szkodzi. Jakby w ogóle nie są mi potrzebne, ale hej. This shovel looks recently used. Jaki shovel? Przecież tutaj nie ma żadnej łopaty, o co chodzi? Nie wiem. Tropy prowadzą do ogrodu z tyłu budynku. No to idziemy! Co znajdziemy w ogrodzie? Kolejną skrzynkę, kolejne rzeczy do badania, otwórzmy to. Zamknięta skrzynia? Co to ma znaczyć zamknięta? Udało się znaleźć zakopaną skrzynię, ale jest zamknięta. Zdobądź klucz od Felosa. A kim jest kurwa Felos? O Jezus, tamci zaraz się do mnie przyczepią, bo już widzę, że przeszukują teren. Kolejny najemnik sobie tam łazi, a ja dostałem jedną rzecz. I to jest w ogóle bonusik za bycie numerem jeden wśród najemników. O tak, nowy koń, zajebisty koń. Zaraz go wam pokażę. Tylko najpierw chcę sobie zdobyć ten klucz, zakończyć tą misję, żeby nie musieć już się poruszać po tej jebanej świątyni, bo jest denerwująca jak cholera. Zaraz znowu wdam się w jakąś otwartą walkę i tyle będzie gadania. Tego gościa muszę zabić? Dobra, załatwmy tego. Znaczy ja go chyba nie załatwię, ale to nic. A i lecimy, kurwa, jeszcze raz, oczywiście. No to dobra, no. Skoro chcecie się bić, to będziemy się, kurwa, bić. Ten dzban tutaj też myśli, że coś większego zdziała. Ale uuu, szanuję. Cyk, do widzenia. Ty, spierdalaj. No właśnie. Podnieś. Nie, daj sobie spokój, stary, naprawdę, daj sobie spokój, okej? Okay? Dobra, spierdalaj. I reszta ludzi mnie zaczyna atakować. Zaraz, mam nadzieję, powinien mi spaść ten poziom poszukiwań, kiedy zabraknie z prawdziwych żołnierzy ateńskich. Zwykle ludzie mają tendencję do już nie atakowania mnie. Chyba, że zacznę ich, kurwa, ogłuszać z łuku, ale też musiałbym w głowy celować, postarać się skupić. Koniec? Czy nowego przeciwnika mi znalazło? Nie wiem. Dajcie mi spokój, ludzie! Jak oni wszyscy są skupieni na tym, żeby robić dobrze swojemu miastu. Ech. Brzydzę się nim. Jako Alexios, oczywiście. Dobra, co mam w środku? Kratis was right.
Papirus Kleona. Idealnie. Dobra, fantastycznie. Wypierdalam stąd. W najszybszym możliwy sposób. Strasznie denerwująca sekwencja przez to, że jestem ciągle poszukiwany. Ale Ezekia do mnie przylazł, więc nie mam na co tak naprawdę narzekać. Jeden czciciel mniej to zawsze jeden czciciel mniej. Koniku, gdzie jesteś? O kurwa, on cały płonie! Zajebiście. Fajnie, fajnie, fajnie. Żeby takie cuda mieć w Origins, to trzeba było się w cholerę narobić. Tutaj tak w miarę naturalnie to wszystko przyszło. Zajebisty ten koń. Ups. Powinien jeszcze podpalać ścieżkę, po której idzie. Ale wtedy to mogłoby być troszeczkę problematyczne, bo jakbym jechał przez miasto, ludzie wchodzą w ten ogień i umierają. I nagle w przeciągu 20 sekund mam najwyższy poziom poszukiwania. Dlatego to akurat bym nie chciał. Dobra, jedź koniu, chcę sobie ciebie pooglądać w pełnej krasie. On w ogóle lejców nie ma, siodła i tak dalej, ale dalej postać jest zaanimowana na nim tak, jakby miał. Dobra, przejedźmy sobie tędy, wskakujemy do domu Peryklesa. Nie, na Pnyksie, przepraszam, to już nie dom Peryklesa. No tak, tam gdzie kurde, po raz pierwszy Peryklesa spotkaliśmy. Teraz jakoś, w jakiś pewien sposób uczcimy jego pamięć, ni? Dobra, koniu, siedź tu, siedź. No, super, super zaskoczyłem, dobra, opłacalny ruch to był. Tak się postarałem, nauczyłem się jak się to robi, że trzymam lewy bumper i naciskam A i gówno. Zawisłem na ścianie. Niespodzianka od tyłu! Good, you're here. The people are waiting for me to speak. Mam dowody. You should be able to use this to your advantage. It's what I could find about Cleon. Mytilene is just the first of many places that he wants to wipe out. With the sway he has over the police, he'd get the votes for death every time. Then it's up to us right now to change their minds. So you'll join me? No dobra. Talking to the people may not be enough. We need to show them why following Cleon is wrong. I'm surprised to hear you suggest such an idea. Desperate times. Isn't that what you said? So I did. Follow my lead and respond as if you're one of Cleon's supporters, not mine. I'll do my best. Okej. Okay. Mam udawać wspierającego Cleona. Tell me. If you harm someone with a sword, are you not responsible? I am. What if you hired someone else to harm another? Are you still responsible for that harm? That's ridiculous. I'm not harming the person. Someone else is. Would the person not have been safe from harm otherwise? From me, at least, yes. Then you admit you bear responsibility for that harm. For you have still participated in it, even if indirectly. I suppose I do. We have agreed that we may harm another, even if not by our own hands. That's right. So let me ask you another question. Who should you trust, the many or the one who has more expertise? I follow the one with expertise. Surely they know better than I do. Then your decision is based only on what another says. It's all I have to go off of. And if nawet głos taki zmienił, podniesiony jest dziwacznie. Everyone makes mistakes. I would continue to follow them. It's only natural to believe the person you follow is worth your loyalty. However, those who are untrustworthy do not deserve to lead. Ci ludzie tyle gadają, że ja wątpię, żeby w ogóle zwracali uwagę. So you agree that someone who lies to you is not worthy of leading? Of course. Oh, Athenians, would you not also agree that you can have responsibility for harming another even through someone else? I would. And would you follow someone you found out had lied to you for their own gain? Of course not. Above all things, therefore, I beg and implore you, hear these words. The one you currently follow is lying for his own gain. Cleon nie przejęli się chyba. In order to get the votes needed to attack Mytilene, and we have the proof he'll do it again. Should the ship arrive in Mytilene, the people stand no chance of surviving. Now that you know the truth, you can take back your decision. Another vote must be called. The lives of those people are in your hands too. The ship must be stopped. Kurwa, ten znowu chudy. Oczywiście, że na przedzie. Największy cwaniak.
Ja nie wiem, w końcu udało się, nie udało się, to takie to był znak, że się that zgadzają. Could have gone better, but even so, I believe the people are unable to deny the proof we presented. No nie wiem, to tylko ludzie. All we did was talk. What we did was far more. We used proof and clear argument to bring forth an outcome that will not just hurt Cleon, but hopefully save countless lives. A nie wiem, czy ta mała grupka ludzi będzie miała na tyle duży wpływ. I believe word of Cleon's misdeeds will be shared throughout Athens. Its citizens love the city and what it stands for. Nobody wishes for it to fall. No właśnie, to jest jedyna nadzieja. Poczta pantoflowa, że się rozejdzie. Dobra, odkrywając prawdę, ukończono. Co teraz w takim razie? Dzbony! Nie, dobra, nie da się ich ruszyć. Rycerze! Wróć do Sokratesa. O Jezus Maria, przecież on tu ledwo co stał! Nie mógł się zatrzymać! Co za frajer, Jesus, każe mi latać za sobą cały czas. Rycerze, co to kurwa za misja jest w ogóle? Rycerze. O Bozie. Jakieś to jest... Dobra, już ten koń to nie ma co do mnie nadganiać, przecież to Sokrates jest zaraz obok. Ale jest! Jego płomienna grzywa. Wystaje mi zza ekranu. Dobra, do przodu. Ateńczycy, wydupcać ode mnie. Nie ruszać mnie. Jak tam wleźć? To jest ten dom chyba tego. A, Periklesa. Ta, rezydencja jego. Dobra, wskakujemy tutaj i na dół. Dobra. Gdzie jesteś, Sokratesie, gdzie jesteś? Naroda wojenna! So, what's next? The play was a great success, as I knew it would be. With that and the proof you presented at the Pnyx, Cleon has lost much of his popularity. Now he heads to Amphipolis in an effort to redeem himself. Alexios! Prasida sent me to find you. He's alive and well. Oh, a jednak! They're preparing for battle. O, myślałem, że nie żyje. A to miło, to fajnie, fajnie. Brasidas needs my help. I plan on giving it to him. Though, should our paths cross, I won't hesitate to kill Cleon. Dobry pomysł. Remember, he's only a man. I can't promise anything. Be safe. Okej. To już wiemy, co robić. Kurwa, czemu to zadanie jest takie zawsze krótkie? Wow, Brasidas, w jednej kwestii dowiedzieliśmy się, że nie dość, że żyje i ma się dobrze, to zaczyna się przygotowywać do kolejnej napierdalanki. Gościu jest nienormalny, naprawdę. Gdzie to? Na terenie Sparty będzie ta walka? Gdzie to w ogóle się dzieje? Oczywiście, że Macedonia musiała w końcu tutaj zagrać jakąś rolę. God damn. Porozmawiaj z Brasidasem. Aby wzmocnić Ateńczyków, Kleon opuścił schronienie, stanął na czele wojsk, które miały odbić Amfipolis z rąk Spartan. Okej, okay. Holy fucking shit. No dobra, w końcu będzie jakaś akcja na Macedonii, tylko skąd ja dam radę wypłynąć, żeby tam się w miarę najszybciej dostać? No chyba z Lesbos, tak mi się wydaje. Dobra, to lecimy na Lesbos w takim razie. Lecimy na Lesbos, podjedziemy sobie w sumie do portu. Najszybciej będzie chyba w taki sposób zgarnąć wtedy statek. Chyba, że... Nie. Gdzie jest mój statek? On jest chyba tam obok Lesbos, po drugiej stronie. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Spróbujemy jeszcze. Jak tam jest jakaś bitwa do odjebania, to ja bardzo chętnie. Czekajcie, gdzie jest mój statek? On nie był tutaj? Nie. Gdzie on jest? Gdzie jest Adrestia? Hurdur! Zgubiłem mój statek. Nie mam pojęcia, gdzie nim przybiłem. I mi się nigdzie nie poka... A, wej, tam jest! No tak, na tą bitwę go przecież zabrałem. Dobra. Dobra, to sprawa jest jasna. Lecimy do portu w takim razie, który niestety jest kawałek od nas. 280 aż metrów. Ale to żaden problem. Lecimy przed siebie. Szybko do niego tam dotrzemy. A tak, zejdę w miarę na jakąś płaską ziemię. No i popłyniemy. Popłyniemy w takim razie do Macedonii. Ja czułem, że ta Macedonia musi jakąś większą rolę w tej grze odegrać, a nie być tylko miejscem, gdzie tam gdzieś raz zobaczyłem, że Egzekia sobie siedzi. Tak więc będzie walka w Macedonii. Też Macedonia to jest cholernie popularne miejsce, takie mam wrażenie. Tyle razy słyszałem nazwę Macedonia, że nie mogłem trochę uwierzyć w to, że wiecie, że to jakieś takie dzbanerskie dupo miejsce ukryte gdzieś u góry, jakiś... Wiecie, endgame'owa miejscówka, która do niczego więcej nie służy. Dobra, i widzicie na naszym pięknym, płonącym koniu. To jest takie głupie.
Jesteśmy już w porcie, przyzywamy adresy i płyniemy. Złaś! O, myli mi się Y, naciskam jak w Red Deadzie. Dobra, Adrestio. To może trochę potrwać, biorąc pod uwagę, że jest po drugiej stronie kraju, ale... Ale nie! Dobra, już jest. Fantastycznie. Ci czciciele na pieprzonym statku. Ugh. Dobra, podnieś kotwicę. Get ready to leave! The commander is taking the helm! Podnieś kotwicę, mamy cel, mam nadzieję, że tam w miarę szybko damy radę dopłynąć. No weź kurwa statku w prawo! Jakie piękne góry macedońskie. Dobra, prędkość podróżnej zasuwamy. Mamy bardzo dobre warunki do podróżowania swoją drogą, ponieważ nie ma żadnych wielkich fal, a wtedy najlepiej się płynie. Jak mamy prostą ścieżkę i nie trzeba się przejmować tym, czy będzie nam bujało, czy nie. Więc powinno być git. Git, git, git. Porozmawiaj z Brazydasem. No ciekawy jestem, a co tam nam zdradzi na temat swojej potencjalnej śmierci. Przecież kurde, Deimonia, ona przejechała przez niego, jak ja przyjeżdżam przez kostkę masła, miksując do kawy rano. Jak nożem, tak i nie ma. Ale żyje, ma się dobrze i chce się napierdalać. No to naprawdę szacuneczek dla Brazydasa w takim razie. Wiecie, co mnie zastanawia teraz, jak ja patrzę na skalę Odyseja? Jaki będzie kolejny Assassin's Creed? Ciekawy jestem, czy... Jakby wyglądał teraz AC, gdyby oni, biorąc swoje doświadczenie, pomysły i rozgrywkę, która jest wciśnięta w takie ogromne open-worldowe gry, skondensowała to i stworzyła z powrotem coś na wzór starszych Assassin's Creedów. Mniejsze obszary, ale bardziej dopakowane, może nawet nie, jakby zmniejszyć ilość kontentu o 1/3, ale żeby każdy quest poboczny był pojebanie dobry i warty robienia. Jakby wtedy ta gra wyglądała. Taki, wyobraźcie sobie taki Unity, miasto taki właśnie Paryż, takiego rozmiaru, ale po prostu wszystko, co się tam robi, jest zajebiste. Zamiast ogromnej gry, która ma wielki świat i różne wyspy i tak dalej, to jedno miasto, ale tak dojebane, że można wejść do każdego budynku i każdy się od siebie różni. Och, fantastyczne by to było. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale kto wie, zobaczymy, jak to pójdzie dalej z tą serią. Myślę, że jak najbardziej wyjdzie trzecia część tej nowej trylogii. Czy potem znowu będą chcieli zmieniać podejście do tej gry? Nie wiem. Przy poprzednim podejściu zrobili takich części ile? 7, 8? Dużo. To mogą w sumie tych też zrobić jeszcze kolejną trylogię. To gdzie oni będą jeszcze je wciskać? Nie pamiętam już w sumie, ale wiecie, jakaś Ameryka Południowa może się znajdzie, może Rosja, może kiedyś wymodlimy tą Japonię, o którą tak wiele osób prosi od tak dawna, kto wie. Chociaż oni się niestety chyba wypowiadali kiedyś na temat Japonii i jestem prawie pewien, że niedawno o tym na jakimś odcinku gadałem, więc może zamknę ryj. Ta wyspa mi się nie odkryje, Tazos, kurwa, no. Cheetosy bym kupił, dostałbym Tazosa, ale tutaj ewidentnie trzeba tam wejść, żeby cokolwiek odkryć. I Tazos mi wygląda na wyspę, na której się nic nie będzie działo, chyba że akurat zmusi mnie jakiś kultysta do zamordowania, do wizyty na niej. Tam widzę, już się bawią w porcie i to tak mocno. Pływają sobie statkami, czemu się nie nadobcają? Nadobcają się, czy się nie nadobcają? Strzał żadnych w powietrzu nie widzę. Nie, dobra, nadobcają się, wpływają w siebie z całej pizdy. Dobra, czy ja dam radę tutaj że wpłynąć w tą zatoczkę, a potem będę mógł sobie jakoś odwinąć. Ja tutaj jestem tylko nieważnym, bezpańskim stateczkiem. Nie przeszkadzajcie sobie, pływajcie. O chuj. Strzelają! O Jezus, ich wyjebałem w nich. A ja przecież po stronie Aten walczę w sumie. W stronie Aten czy Sparty? Kurwa, już w sumie nie wiem. Nie no, teraz to chyba po stronie Sparty. Dobra, odpalam turbo prędkość w takim razie. Cały kontroler mi wibruje. Mogę teraz sobie pozwolić na dość długie takie pojebane wiosłowanie. A ludzie pod pokładem myślą, ale kapitanie, przecież nie walczymy z nikim, pojebało cię? A mówię, kurwa, szybciej, chcę dopłynąć. No i zajęło nam to jakieś 3-4 minutki, tak więc nie było ostatecznie źle. Dobra, ciśń. Rzuć kotwicę, w końcu. Amfipolis. Odblokowano oznakę, wycieczka po Grecji. Co to oznacza? Że... O nie! Najwyższa forma... bycia chujowym. Dobra, idziemy do Brazydasa. Zobaczymy. Mamy niby 30 minut na odcinku, ale teraz tak się wkręcam w to wszystko, co się dzieje, że mam ochotę zobaczyć. I jak to się teraz dokładnie potoczy, szczególnie, że już naprawdę zbliżamy się do końca tego wątku.
Jedź, Alexios! Cyk. Proszę bardzo. Dobra. Brazydas, ty żyjesz! Szybki zapis sobie ciapnę, tak na wszelki wypadek. Cyk. Brazydas, you're here. You got my message. O, jakiś taki niemiły jest. Are you all right? I've been through worse. We have bigger problems right now. Okay. After Pylos, what happened? The remaining Spartans found me and gave me time to recover. So I did. But your leg? You disappeared from battle. I was captured. Taken to Athens for an interrogation with Demos and Cleon. They didn't kill you? They tried. Okay. So Cleon's in Amphipolis? Somewhere. And in armor, I hear. He'll fight for his life today. He wants to be the hero. Athenians can't think much of him after what he did. This is our chance, Brasidas. We kill Cleon today. If you don't, then I will. Okay. There's something you're not telling me. Ten trochę zmienił nastawienie do nas chyba. I am here for Cleon. Let's keep it at that. Nie, a tak... I thought we were friends. Takie kolegi. You're not who I thought you were. You were raised Spartan. You should know how to be loyal. I came here, didn't I? We're fighting the same fight. You haven't proven that. Let me prove it now. We're wasting time. Athens is gathering reinforcements. Hmm. I need to attack now. Let's go. Malaka. A coś czuję, że to jest konsekwencja wyborów, których dokonywaliśmy wcześniej, dotyczących tego, jak się zajmiemy tym gościem w... No pamiętacie, tym, co portem rządził, tam, gdzie mieliśmy te hetery wszędzie, prostytutki w Koryncie. Oraz po drugie, to, jak się postanowiliśmy zająć tym gościem, który się uprawami zajmował, kiedy w końcu do Sparty dotarliśmy. O kurwa, tam już są. Walczymy? Czekajcie, mamy skortować Brazydasa, więc ja na razie biegnę za nim. Wy tam sobie walczcie. Gdzie jest niby to nasze pole bitwy? Co jest? A Brazydas, kogo mam atakować? Tych? Dobra, okej, zabieram się za to. Ty, są te ogłuszające. Nie. Cyk, frajerze, płoń! Wow! Czy ja postrzeliłem Brazydasa? Mam nadzieję, że nie. O, ty się chcesz bić? Dobra, zapraszam. Niechaj wszystko zapłonie! Dobra, zajebiście. Cyk, poproszę twoją tarczę. O Jezus, jaki wpierdol. Dobra, grubasie, weź, współpracuj. O, trzeci poziom miejki na tarczy, rozbijanie jest naprawdę widowiskowy. Ojej, płoniesz, jak to się stało? Czy twoje ciało pokryte jest oliwą? Dlaczego płoniesz bez żadnego zapalnika większego? A nie, czekaj, to moje magiczne umiejętności. Dobra, bye bye. Dobra, Brazydas, weź, co on kurwa robi? Atakuje jakichś pojedynczych Ateńczyków. Chorze na pole bitwy, tam mamy ważniejsze rzeczy do roboty. A nie, najwyraźniej nie. Wszystkie rzeczy są ważnymi rzeczami do roboty. A w sumie jesteśmy w trakcie wojny, więc każdy Ateńczyk, którego spotkamy, musi kurwa umrzeć. Proszę bardzo, o Jezus, jebłem go tą strzałą ognistą. To nie może się dobrze dla niego skończyć. Okej, okay, włazimy tutaj i złazimy po schodach, okej. Okay. To ma sens. Dokąd teraz? Kurwa, tylko się nie zbaguj, błagam. Na dół zbiegiwałeś. O, idealnie, idealnie. Gdzie jest nasze pole bitwy? Tam, średnio, tutaj? A tutaj jest nasz namiot wojenny. O, czyli tutaj dopiero podbój odpalimy pewnie. Dobra, udało się, udało się. Biegnij, wieśniaku. Ani słowa. Aha, dobra, czyli lecimy. O, a to jest coś nowego. Sami wbiegniemy. No dobra, faktycznie jest pole bitwy. Jak troszeczkę go nie zauważyłem wcześniej, ale teraz raczej dość oczywiste się wydaje. O! Ale synchro. No to co? Lecimy w takim razie. Dobra, czas rozdupcyć tych wszystkich Ateńczyków. Robimy to, robimy to. Eksplozja tarczy! I lecimy z nimi. Nie mają chyba większych szans, mam nadzieję. Kontra! Zabij wrogiego kapitana, a to już gdzieś się pojawił? Gdzie jest wrogi kapitan? O, tutaj go mamy. Cześć, 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 cześć. Dobra, Metropolisie, czy jak cię tam kurwa zwoł. Ojej, ten nie chce chyba zaatakować i prawie to zrobił. O, ty skurwysynu. Tarcza, szmato. Pięknie.
weź, zaatakuj. Kurwa, mać, chciałem, żebym mnie zaatakował. Szybciej by to poszło. Nieważne. Kolejny wrogi kapitan gdzieś na horyzoncie. Dawaj tarczę. Och, jak ja to lubię. Jedna z moich ulubionych rzeczy to jest zabieranie teraz tej tarczy. Zrobiłem, kurwa, unik przed chwilą. Gra mnie ignoruje. Totalnie. Dobra, wy mnie już denerwujecie, steczka. Prawda jest taka, jak tylko już gościa podpalę, to jego los jest przynajmniej w pewnym stopniu przypieczętowany. Nie mam się co nim przejmować. Kolejny kapitan. Hello, hello, how are you? O, jak sympatycznie. Jak poleciał. Dobra, i teraz naładujemy sobie troszeczkę adrenaliny na jakichś zwykłych frajerach. Idealny plan. Najidealniejszy z planów. Kontra, żeby mieć otwarcie do walki. Kogo my tutaj mamy? Pan grubasek jakiś. Lubię oglądać tę animację po prostu, dlatego to odpalam. Chociaż jakby to jest overkill. Zadaję im kosmiczne obrażenia. Oh shit. O, przyszła Kassandra. Ciekawy jestem, jak się skończy to cała nasza historia. Robiłem co mogłem, żeby ją przekonać, że kult jest chujowy. Nie wiem, czy mi się udało. Ajajaj. Oj, 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 oj. Dobrze jej idzie. Brazydas. Widzicie, mamy rewanż mały, ale nie, no ona rozjebie Brazydasa. Wejdźże, sister, uspokój dupę! Okej! Okay. O, nie jestem pewien, czy jest dla niej jeszcze jakaś szansa. O kurwa. Kleon trafił ją? Serio? O, proszę bardzo. Kleon, Kleon, Kleon. Taś. Patrzcie, jak spierdala. Siema. O, Kleon, zwany przyjacielem ludu. Ale ci wpierdol spuszczę. Chodź. No, chodź. Kurwa mać. No, zakontrować chcę. Chodź. Dobrze. Ja chcę naładować sobie adrenalinę, bo chcę go tak stylowo wykończyć. O, dokładnie tak! Na to czekałem, dlatego tak kontrowałem jak frajer. Alexios, come now. Show mercy. You turned her against us. My own sister. We lifted Themos up. We made her great, unstoppable. You made her a monster. Then fight by her side. Teacher, you would have Themos once again. Her name is Kassandra. I beg you, this world is severed, Alexios, and we'll unite it. Shut the fuck up! My hands are empty. Have pity. Ale z niego frajer teraz. A niech będzie, niech ma ostatni prezent, frajerze. No one will forget me. Cleon of Athens, I will be remembered. You're already forgotten. To była szybka śmierć, to trzeba przyznać. That's it then. Ale Kassandra. No, Cleon is dead. And Brasidas. I should have gotten to the most sooner. I'm sorry, my friend. Brasidas nie żyje, kurwa! Smutna sprawa, niestety, no. Dojebała go. Ciekawe jestem, czy jest jeszcze jakaś szansa dla niej. Domyślam się, że jakaś konfrontacja nas jeszcze czeka, bo te sprawy są mocno nierozwiązane między nami, więc ja w końcu nie wiem. Gdzie wszystko się zaczęło? Porozmawiaj z Meereen. Oh shit, to już jesteśmy bliscy finału. To wiem, umęczony bitwą i ze złamanym sercem wrócił do Meereen wsparcie. Z ręki wroga zginęło wielu bliskich mu ludzi. Aby iść naprzód, Alexios musi stawić czoło najgorszemu wrogowi swej przeszłości. Oh boy. A to będzie interesujące. Chociaż to idziemy na ten szczyt, z którego zrzucają chyba tutaj, nie? Możliwe.
Proszę Państwa, kolejny odcinek będzie naprawdę interesujący. A teraz dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten się Wam podobał. Ciekawe jestem, czy uda mi się uratować jeszcze Kassandrę. Ale jak na to patrzę, to tak trochę wątpię. Pisaliście mi, że się da, ale coś zjebałem gdzieś po drodze. Ale nieważne, co ma być, co będzie. Jak już mówiłem, jak Wy oglądacie ten odcinek, to już jestem pewnie po finale tego wątku, a nie będę się na pewno cofał i niczego zmieniał. Tak więc łapa w górę, jeżeli jeszcze nie zostawiliście. Ja uciekam. Pa, pa.